Miejmy nadzieję, że będzie dobrze tym razem. Że wszystko się nagra i będzie coś widać z tej głowy. No, to cześć, witajcie. Z tej strony Koczaś albo Łukasz. No, dla chłopaków Maryś i Franio. Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 29 września. Jak Krzykut wspominał wcześniej, mamy ostatni dzień, przedostatnie pole naszych zmagań. Tniemy kukurydzę. Tak jak powiedziałem, ostatnie dwa pola i uciekamy na bazę, na łowicz. I tyle nas widzieli. Sezon trwał od 3 września. Dzisiaj jest 29. Trochę czasu potrwał. Trochę hektarów tutaj jest. Z tego co się orientuję, to 500 bez licha. Prawie 500 hektarów było do ścięcia, z tego co mi wiadomo, chyba tak było. O, sarny biegną z kukurydzy. No, nic nie trzeba mówić, każdy wie co ma robić. Musimy sobie napęd, w razie czego. Pole takie nieciekawe, na górce, dołek. Takie na deser sobie zostawiliśmy, że tak powiem. Chyba najlepsze jakie mamy cięcia. Może były gorsze, może. Nie wiem. Nie chcę mówić. Ale chyba to jest takie bardzo dosyć ciekawe pole, które tniemy. Jak widzicie, nic się nie zmieniło. Sieczkarnia Klas Jaguar 850. Za sterami Gabryś. Trzeci sezon tutaj. Już obeznany w terenie. A ja jeżdżę Fendem. O, w sumie niczym innym w Romaxie nie można jeździć jak Fendem. Fend 820, 820. Na Vario, no, a z tyłu rozrzutnik Forschnitt. Jak zawsze tutaj większe wózki są. No nie dadzą rady tutaj, co? Nie w tej strony, nie dadzą kawałki. Naprawdę są ciasne miejsca niektóre. Nie wiem czy to się dobrze nagrywa, czy nie jest za nisko, za wysoko, nie wiem. Tak kurczę też się trochę boję. Ale miejmy nadzieję, że się nagra. Chłopaki to wstawią jakoś tam coś, chociaż trochę. Widzicie pole ciekawe. Tak też może trochę chaotycznie tą głową ruszam, ale nie wiem. Zbytnio nie miałem kamery nigdy na głowie. Zdarzyło się parę razy, ale to jest, włączymy lekko klimę. Robimy nawrotkę i jedziemy dalej. Gabryś nic nie mówi, zadowolony z pola. Bardzo nam się podoba. Mogą być takie wszystkie. Jedziemy. Do końca dojedziemy i będzie pełno. Thank you.
i nie dojedziemy. No i uciekamy na Pryzmę. Daleko nie jest. U nas ostatnio popadało, no u nas, no w tych stronach, gdzie tniemy, i to dosyć galancie, bo w sobotę, w niedzielę tego deszczu dosyć sporo spadło. Jest lekkie błoto, czy zależy gdzie, na jakiej ziemi i na jakim terenie, jak tutaj, no to jest trochę błota. Na tą drogę się niemiłosiernie wyciąga. Ale staramy się jeździć pomału, czy no jeździmy pomału, nie trzeba się starać, a staramy się, żeby to było to tyle, nie wyciągać tego błota. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Żółk z jednej, z drugiej strony, no nic, dajemy radę. Pomału, żeby tego błota nie wyciągać, wyłączymy napęd. Dają radę, dajemy czadu. Drugi kierowca Kuba. Kuba się patrzy i się cieszy. Mam kamerę na głowie. No tak, Krzychu nas tu ubrał właśnie. Z powrotem włączamy napęd. Bo tu jest błoto niemiłosierne, ściąga ciągnik. Ale pomału. Pomału jedziemy. Też nic nie pourywać, żeby nic się nie stało. Widzicie, w błocie niemiłosiernym. No ale no cóż, nic się na to nie poradzi. Oj, gospodarz będzie nam coś tu udzielał rady przyszłościowej. A może z boku tu od razu? To znaczy? Przy tym Pryzmie. Ale z tamtej strony? Z tej może lepiej, nie? A to na 3 na szerokość? Tak, to nie szkodzi. Dobra. No, super. Rzeczy można byłoby powiedzieć wcześniej, na początku samym, no ale no... Takich państwa B... Każdy wie, o co chodzi. Państwa B też się tnie. I teraz patrzymy, klapa się otworzyła, wałek, wroty, posuw i jedziemy, i sypiemy. Tak nie po mojemu trochę, ale no, no co no. Nie wiem. Tu tylko jeżdżę, tak powiem. I co, sypiemy, uciekamy z powrotem. Co tu więcej mówić, taka robota. No co, my się wysypaliśmy, klapa się zamkła i uciekamy z powrotem. Co tu więcej mówić? Tamto pole też na nas czeka. Jeszcze jest ciekawsze. I uciekamy na bazę. I po sezonie. Ścieli praktycznie całe pole. Witajcie, z tej strony Kuba. Jak widzicie, kosimy kukurydzę. Krzysiu wam mówił, ostatni dzień, ostatni kawałek i kończymy sezon. Ostatnio dolało sporo deszczu i trochę warunki są jakie są.
rozrzutnik leci bokiem. Ciągnikiem bez napędu się nie da jeździć po polu. Ale fendy dają radę. Wtopy nie było, to najważniejsze. Blisko było, ale uszliśmy z życiem. Dajemy radę, wozimy 820 fendem i Forschmidt standardowo. Gabryś i sieczkarnia, nierozłączny duet, ta sama od kilku lat. Jedynie kemper jest nowy, drugi sezon, pierwszy przy tej maszynie. Łukasz tam wam ponagrywał, chyba na pryzmie był nawet. Widziałem dobrze albo i nie widziałem. Także ja tak nie będę długo ciągnął, bez sensu, stale to samo. Zobaczymy, może Gabryś się zgodzi wziąć kamery na sieczkarnię. Kończymy sezon. Już jest. Tak to bywa, tak się robi. Dni lecą, nie wiadomo kiedy. Sezon już się skończył, niedawno zaczynaliśmy. I chwila, moment, minęły. Nie wiem ile, 30 dni chyba. Zaczęliśmy 3 września. Dzisiaj mamy 29. Grzebiemy się. Daliśmy radę. Tu już twardziej to poszło. No właśnie tak to jest. Cały sezon praktycznie suchutko. Raz jedna wtopa na cały sezon. Łukasza Forschmidt się wkleił i to tyle. Tak to jeździliśmy, było sucho i się kurzyło, a na samą końcówkę nam tak dowaliło, widzicie co się dzieje. Delikatne zbocze, już jest problem, już się grzebie i inne cuda się dzieją. No nic, ja nie będę przeciągał. Łukasz wam więcej ponagrywał, widziałem, że jeździł tam po pryzmie chyba i przy sieczkarni. Nie ma co przeciągać, wszystko jest tak samo, tylko inny operator, delikatnie inny sprzęt, różni się minimalnie. Także co, pozdrawiam wszystkich oglądających i żegnam. Mam nadzieję, że do przyszłego sezonu, w przyszłym sezonie ponagrywamy chyba trochę więcej. Może się Krzysiowi kamerka nie przestawi, w tym roku wyszło jak wyszło, ale trudno, w przyszłym roku nadrobimy. Cześć.